tvpodkarpacie.pl. Przed nami 23. festiwal imienia Adama Didura. W bieżącym roku organizatorzy przygotowali dla Sanoszan prawdziwą muzyczną ucztę, ale i nie tylko, ponieważ swoistym preludium festiwalowym jest kino, które corocznie spotyka się z dużym zainteresowaniem. Zaczynamy jak zwykle preludium filmowym i tutaj kinomani będą mogli przyjść na filmy i stare, i nowe, ze starych, z polskiej klasyki, m.in. jutro premiera Janusza Morgensterna, z nowych Anna Karenina, a także kwartet Dustina Hoffmana. Oczywiście będzie też Kieślowski, jeszcze 7 kobiet w różnym wieku i jeszcze dwa dodatkowe filmy. To między 18 a 20 września. A już niedzielę 22 września rozpocznie się właściwy festiwal, który w bieżącym roku trwać będzie 7 dni. Któż lepiej może przedstawić jego program, aniżeli dyrektor festiwalu Waldemar Szybiak? Na początek Rigoletto. W tym roku mamy 200-lecie urodzin Giuseppe Verdiego i stąd ten pomysł, aby jedna z najlepszych polskich oper, Opera Krakowska w pełnej gali, a z solistami, orkiestrą, chórem i baletem zaprezentowała Rigoletto. Bardzo ciekawy zapowiada się koncert w dniu następnym, czyli 23, gwiazda polskiej sceny Joanna Trzepiecińska wykona ciekawy repertuar, m.in. piosenki Jeremiego Przybory, Jerzego Wasowskiego w programie Żarcik a propos. I ciekawostką jest też to, że będzie jej towarzyszyło trio Bogdana Hołowni, a więc trio jazzujące. We wtorek też bardzo oryginalna propozycja, tego na festiwalu jeszcze nie mieliśmy. Dwójka Austriaków, Wiener Glas Harmonii Duo zaprezentuje utwory m.in. Mozarta, ale także komedy na dwóch bardzo oryginalnych instrumentach. To są instrument harmonika szklana i werofon. Instrumenty używane w XVIII i XIX wieku w operach, ale będą grali, tak jak powiedziałem, różny repertuar. W środę wielkie śpiewanie, bo Maria Stuarda Donizettiego, to króla opery, oprócz Verdiego, to z Opery Śląskiej. W czwartek mamy tutaj, ja osobiście mam bardzo zawsze ochotę na to, żeby pokazywać to, co mamy w polskiej kulturze najcenniejszego i będziemy prezentować w Kościele Przemienienia Pańskiego mszę Bartłomieja Pękiela, to kompozytor XVII-wieczny, polski kompozytor, który w tamtych czasach był uważany za jednego z najlepszych kompozytorów w Europie. Na to też serdecznie zapraszam. A później już trochę feria barw, ponieważ Noc w Wenecji Johanna Straussa, Gliwicki Teatr Muzyczny z przepięknymi kostiumami Barbary Ptak, ze świetną reżyserią, serdecznie też na ten spektakl zapraszam, to 27. I 28, no, tradycja Sanockiego Festiwalu to jest tradycja wielkich recitali i w tym roku też mamy kapitalny recital, ponieważ wystąpi w nim Artur Ruciński, baryton, Joanna Woś, sopran i będą śpiewać wielkie arie operowe. Nie zabraknie arii z Verdiego, z Donizettiego, tego największego i najlepszego okresu światowej opery. I wreszcie po raz pierwszy w Sanoku Teatr Wielki z Warszawy, Balet Narodowy, Gwiazdy Baletu Narodowego w takim trzech jak gdyby odsłonach. Pierwszy Jak w bajce, Trudna miłość, no i Fantastyczne święto wiosny. Balet w najlepszym składzie i z największymi swoimi gwiazdami. To myślę, że będzie świetne ukoronowanie 23. edycji festiwalu imienia Adama Didura. Na który, jak co roku, należy najpierw zdobyć bilet, a jak ktoś prześpi otwarcie kas, może mieć problem nie do pokonania. Trzeba faktycznie pośpieszyć się, dlatego że, co nas oczywiście bardzo cieszy, zawsze mamy problem, że nie mamy tych już biletów i mam nadzieję, że też w tym roku tak będzie. Jeszcze do trzeciego można zarezerwować karnety, natomiast jeżeli chodzi o bilety, to tutaj w związku z tym, że jest ich bardzo znikoma ilość, nie rezerwujemy, tylko należy przyjść do kasy 3 września. Cena biletów jest zróżnicowana od dnia festiwalu, jednak co ważne, na sporą zniżkę mogą liczyć studenci i młodzież szkolna. Bilety są w granicach od 20 do 70 zł. Całość karnet kosztuje 270 zł. Przygotowaliśmy jak co roku dla młodzieży i studentów wejściówkę za 80 zł na wolne miejsca. Te wejściówki cieszą się zawsze też ogromną popularnością. Mamy ich przygotowanych 70, no, bo więcej już nie możemy, dlatego że musimy też dbać o przepisy bezpieczeństwa na sali. tvpodkarpacie.pl